Czy już nigdy nie usłyszę tamtej pięknej muzyki? W okolicy jest szkoła gry na fortepianie. Każdej nocy dochodzi stamtąd muzyka fortepianowa, mimo że nikogo tam nie ma. Wiesz, na początku była ona bardzo przyjemna i uspokajająca. Ale po jakimś czasie stała się po prostu niezwykle upiorna. Trochę mnie to zmartwiło. Znana śpiewka. I można powiedzieć, że dosłowna zmiana nuty, co? Być może to same dźwięki jakimś sposobem uległy zepsuciu. Słyszysz tę muzykę? Nie żartował, mówiąc, że brzmi upiornie. Musi być to miejsce. Muzyka dobiega stamtąd. Myślisz, że przyciągnęła ich ta zepsuta muzyka? Wejdźmy do środka i zakończmy ten upiorny recital na dole. Muzyka ucichła. Nikogo tutaj nie ma. Rozejrzyjmy się. Co to takiego? Może to właśnie to dziecko grało na fortepianie. Wcześniej słyszeliśmy chyba sonatę księżycową. Czego oczekiwał? Cudowne dziecko jest ciekawsze od jakiegoś starca. Znowu słychać jakąś muzykę. Kim wy jesteście? Czy to ty grałaś na fortepianie? Nie mam nic do gry, ale zakłócasz spokój w całej okolicy. Przepraszam, nie chciałam nikomu przeszkadzać. Chcę tylko znów zagrać sonatę księżycową. Zagrałam kiedyś ten utwór podczas konkursu. Niestety, z jakiegoś powodu fortepian teraz brzmi inaczej. Nie mogę zagrać tak jak kiedyś, choćbym nie wiem jak się starała. Dlaczego miałaby stracić talent? Tu nie chodzi o nią. Zepsuciu uległa sama muzyka. Musimy się tylko dowiedzieć, dlaczego.
Na tym portrecie jest... Odpowiedział. To portret Giovanniego. To ten muzyk. Było o nim w czasopiśmie. Założę się, że odpowiada za to zepsucie. Tak, wkurza go, jak bardzo ta dziewczynka przypomina jego uczennicę. Jest zazdrosny. Nie przegram z jakimś cudownym dzieckiem. Jestem od niej o wiele lepszy. Sabotowanie dziecka, to dopiero żałosne. Dorośli powinni wspierać dzieci, pomagać im. Już wszystko dobrze. Powinno ci się znowu udać zagrać sonatę księżycową. Wow, ogromnie dziękuję. Piękne dźwięki. Nie wiedziałem, że masz gust. No to już wiesz. Wow, jednak grałam to dobrze. Znów grałam sonatę księżycową jak kiedyś, ale się cieszę. Szkoda, że więcej jej nie usłyszymy. Tak. Słyszałem. Muzyka wróciła do normy. Jak to spokojnie.
Bramatori jest na dachu tego budynku. Wygląda na to, że muszę tam wejść. Dobra, zobaczmy, co uda się znaleźć. Ruszamy. Dobrze, idziemy dalej. Jesteśmy blisko. Oby tak dalej.